No co, witam ponownie. Tak, odcinek luźny, w którym wykonujemy różne misje. Tak. Dzisiaj Mati będzie mi pomagać wykonywać różne misje, okej. Okay. Coś dokładnie nazywało? Dusza strażnika ognia. A tak, no to pamiętam, dostałem to kiedyś. Dusza. No to pogadaj z tą gościową za kratami. Okej. Okay. Nie odpowiada, nie może mówić. No, o, bo ona jest niemowa. Wzmocnienie butelka Estusa. Tak. Tak. Wzmocnienie na butelkę Estusa, gratulacje. Dobra. Tak, przed chwilą tutaj był taki złoty koleś, ale niestety, no, spotkała go taki los jak tych takich ludzi, którzy chcieli chciałem powiedzieć Leopolda, Leonidasa, coś tam mówi do złego. Chcieli mu przyjąć jego Spartę. Ale im to się nie udało. Dobra. Okej, okay, no to jestem tutaj i czy znaczy, że tutaj normalnie ja... Uratowałeś przy sobie przed chwilą całą grę. Tak. Czyli wynika z tego, że wszyscy rycerze są źli, którzy nie są srebrni. Tak. O, jakieś tutaj... woda, chwalmy słońce. Cóż to jest? Jakiś upiór? Co, jak? Upiór na tronie? Takie miejsce, gdzie masz taki basen, jest? W środku taki jakby upiór. Na tronie siedzi. A nie, tam będzie handlarz, kiedy odpalisz oba dzwony. A okej, okay, dobra, więc na razie to nie jest, to nie dotyczy. Idziemy dalej, tu mamy pana, który ma, jest bardzo otyły. Ej stary, weź się prześpij przy ognisku i wróć do miejsca, z którego skopałeś tego rycerza. Zdobędziesz najlepszy pierścień, którego nie możesz zdjąć z palca. Dobra. W ogóle to jest chyba najlepszy pierścień z gry. Dobra. Użyjemy ogniska. Tak. Zawsze bierzemy tarczę na prost w razie W. Nie, on już raczej nie powinien cię męczyć. Tak. Nie ma tu nic. Mam ci powiedzieć konsekwencje oszczędzenia go. No. Zacząłby ci gasić po kolei wszystkie ogniska z gry. No to wiem. No to widzisz. To no. Trzeba było go zabić. No. Spadł sobie, jak ci wrogowie... No i co dalej? Idź do miejsca, w którym go skopałeś. No jestem tam. Nie leży żaden pierścień? Nie. Kiedyś tam wróć po prostu. Dobra, czyli w przyszłości tutaj wrócimy. No to fajne jest właśnie to, że tutaj taka ta fabuła jest... z czasem, no to ogólnie zmienna jest. Ogólnie cała fabuła w tej grze jest zawarta w przedmiotach, więc często czytaj opisy jakichś tam niezwykłych przedmiotów. Dobra. Ogólnie mówiąc, jeżeli co by jeżeli bym się po prostu na początku z nim pogadał? Powiedziałby ci, dziękuję przyjacielu, ja tutaj sobie trochę postoję, poczekam, no dziękuję, masz coś tam. Dobra, idziemy, wracamy do miejsca, w którym polaliśmy garnki. A potem zgaszę ci wszystkie ogniska. Tak, dobra, więc teraz do tego kowala pójdziemy, jak mówiłeś, Matt. Jak będziesz u tego kowala, to zejdź jeszcze trochę w dół. Tak, cóż tam będzie? To będzie coś, co wygląda strasznie, ale jest przyjazne. Tak, czyli to jest złego. Dobra, jedziemy do góry. Coś przyjaznego. Z przyjaznego, wiesz, przyjazne rzeczy w Dark Soulsie. No tak. Tak, ja pierwszy raz tą windę zauważyłem, to w ogóle jest taki... To jest dziwne, ale najpierw zacznie strzelać piorunami, a kiedy podejdziesz i walniesz w tył, uspokoi się. I będzie twoim przyjacielem. Dobra. Idę Mati do tego kowala. Super. Zapomniałem jeszcze o tych tutaj. Mogę im wcześniej zrobić. Dobra. Mniej więcej 10 tysięcy powinien mieć. O! Łamek tytanicu. Kolejny. Tak? Dobra, idziemy przez tworza. To jest dziwne, no co my tu mamy? Zbliża się kowal. Tak. Kowal na wprost, tak. Potrzebujesz głowa.
Tak. Gdzieś ty tył kowala masz? Zejdź jeszcze niżej, tam jest taki grubas, który sobie wali młotkiem w kowadło. Uważaj na skrzydła. Co? Uważaj na skrzydła. Nieważne, to gracze dają. Potrzebujesz człowieczeństwo. Wcale nie. To ognisko. No. Zapal. Nie, nie pal. Zapaliłem, ty będzie, czemu by nie? Nie wolno palić. To gdzie ten kowal w końcu siedzi? Niżej! Ty niżej. Na jakie ognisko, to są jeszcze jedne schody w dół. Ty dosyć wygląda jak Geralt. Ludzie często robią coś takiego. Zdaje się, że jesteś tu od niedawna. Jestem Adore za story. Dzień dobry. Często najbardziej przydatną postacią z gry, jeżeli... Modyfikacja, wyposażenie, wzmocnienie broni, zbroi, naprawa... Wzmocnienie broni na razie cię interesuje. Wybierz swoją broń. Tak, krótki miecz. Stary, taka podpowiedź. Kiedy zabijesz duże zwierzę, dostaniesz jego duszę, to ulepsz sobie krótki miecz do plus 10. A potem w połowie gry to ci się opłaci. Ty, aby ulepszyć smoczy miecz, aby 10 tysięcy. Aha. To się nie opłaca, 20 obrażeń, dobra, może... Jak mówimy o tej halabardzie, to czemu by nie? No. Lepszą halabardę. Halabarda jest git. Tak, mogę jeszcze 1 do plus 2. A to jeden tytanit wymaga, dobra Mati, to miałeś rację. No mówiłem. To ja taki wystraszony, dobra, halabarda plus 4. Halabarda plus 5, tak jest. Czy mogę tarczę ulepszyć, czy się opłaca tarczę? Chyba nie. Na razie. Zbroja. Ile wymaga hełm? Hełm. Tak, hełm ulepszymy. Ale ja ty rzeczy mam. Balderska zbroja plus 1. Hełm ulepszymy, hełm jest fajny. Hełm możemy tylko dwa razy ulepszyć. Dobra. A, bo to migoczący tytanit wymagało, wow. No hełm ta, hełm czytaj. Ta. No czytam właśnie, bo tak przyjdę na tytanie, dobra. To wymaga odłamek, nogawice balderskie. No na razie zostawimy. Co mamy jeszcze? Naprawę wyposażenia. Mógłbym go naprawić sobie rzeczy, naprawimy, czemu by nie. Bo to co ja potrzebuję, czyli to co mam obecnie na sobie. I jeszcze kup szelę, co u niego mamy? Mogę kupić u niego tytanic. Tlenet rodowy Artur Jasa, Mat. To jest to, co musisz kupić. Dobra, więc to musimy kupić w przyszłości. Nadziak. Cestus. Pika? To ona jest dłuższa od włóczni? Co? Pika jest dłuższa od włóczni? Interesuj się na razie tą halabardą. Uwierz. Dobra, naucz się gestów. Hurra! Jej! Jeszcze dalej. Kup przemysł. Zobaczmy, czy się on na przemysł przydaje. Dobra, więc naszym zadaniem jest uzbieranie 20 tysięcy monet, tak. Super. Najpierw zejdź na dół. No. Jest takie coś, co strzela w ciebie piorunami? Czekaj, spróbuj walka dystansowa. Jest takie coś, co strzela w ciebie piorunami? Tak, które jest tak trudno uniknąć, że hej. Dobra, to musisz podejść do tego czegoś, walnąć to pięścią od tyłu i to będzie twoim przyjacielem. Jak walnąć? A jeśli zabije to? Słucham? Jeśli zabije to? No to się zabije to. Zostanę tylko coś? Martwe rzeczy są twoimi przyjaciółmi, pamiętaj. Czy mam je zabić? Nie, on ma, cię nie ma zabić. Czekaj, muszę iść na pięści, by zmienić broń. Na pięści. No. Dobra. Tak, fajne zwierzątko ten kowal trzyma w piwnicy. Dobra, wywalamy... tak, to jego przyjaciel. No, jak wywalało się bronie? Tak jest, jedyneczka. Dobra. Myśmy się Estusa wypijmy, mam ulepszone. Mam ich aż 10, dobra, mam... No, mam piąstkę, mam go raz, kilka razy walnąć pięścią po tyłku, tak? Dokładnie? Tak, dokładnie.
Ty on do mnie skacze. Cóż to jest? Super, Mati, to już mnie zabije. Ty nie strollowałeś znowu. Nie. No, to już nie mam życia w ogóle. No, dobrze. To był troll. Tak, drugi raz nie ma. Podpowiedź numer 339229. Nie ufaj żadnemu człowiekowi w Dark Soulsie. Tak, drugi troll. Zwłaszcza jeżeli nazywa się wiarygodny Petrus. Potem będziesz wiedział, o co chodzi. To będzie coś typu, o, na dole jest skarb, spójrzcie tam. Dobra, mam pomysł, jak to zabijemy. Czy tam ufny Petrus, czy jakim tam? Nie pamiętam. Dlaczego nie namierzyło tego? Dobra, namierzamy. Dobra. Ile masz strzał? 518. Jak jest to gówno, co strzela piorunami? Jest taki przewrócony filar, tak na środku pokoju, co nie? No i on się blokuje, blokują się te pociski. Tak, co? No to użyj łuku. Razem z twoją wiedzą, że to się blokuje na tym. Tak. Super, zabijemy cię. Tak, może dostanę jakiś dobry przedmiot w końcu kolejny. Demoniczny tytanit. Patrzymy, dostaję najrzadszy przymiot z gry. Nie. Dlaczego nie mogę tego trafić? A może użyjesz celowania? Spróbuję. Dobra, to sobie poczytam. Dobra, to ja sobie poczytam Naruto. Powiedz, kiedy zabijesz. Tak, to jest dłuższe, to będzie pewnie dłuższe niż bicie smoka. Trochę. Ja tak trafić nie mogę. Chyba teraz. Jest. Muszę będę go w rękę bić. Przynajmniej lepszy kąt trochę. O. Nie, teraz mi przyleciało przez to. Dobra, wielka bitwa. Jak go nazwiemy? Nazwijmy go może... Mati, masz pomysł na nazwę? Ja go nazwałbym... Uno kto obeliskiem. Ty, jak go trafiłem kilka razy, to nagle by kucnął tak dziwnie i przerwał napalanie mnie. Posąg Durana? Posąg Durana. Cieszę się, że kiedyś tak spumowałem kupowanie strzał. Trochę zajmie. Mhm. Dobra, mówiąc, czy poza mogę przez cały czas tak strzałami celować, bo i tak to... Nic nie daje. Ej, straciło się 1/3 życia. A ty on ma headshoty? Tak jakby. Dobra, nie ma. Jest nieważne, gdzie go trafimy. Może mamy jakieś bomby, też by można bombami go zabić. Jest, ma chyba 3/12, ale to jest tak bardziej... Jest mniej żmudne niż bicie... Nie, to jest bardziej żmudne, jak bicie rycerza z kuszy. Ty 19 mu trafiłem jakoś. Jego nazwę... On wygląda trochę jak niektóre takie potwory z Gwiezdnych Wrót. Dobra, Mati, czyli potwierdzając to, co wcześniej ty dawno temu mówiłeś. Jeżeli ktoś jest wiarygodny, to w tej grze nikt nie jest wiarygodny. Tylko jedna postać jest wiarygodna. Tak. Ten koleś z początku gry, który twierdzi, że to jest bez sensu. No. Ciekawe, dlaczego taki potworek jest u Kowala, ten Kowal go nic sobie z nim nie zrobi.
Mógłbym ci opowiedzieć historię, jak powstały te demony, ale po co? Się domyślam, pewnie była taka sytuacja, że kiedyś mieli za dużo prądu ci bogowie tam w tym Dark Soulsie i wtedy oni postanowili stworzyć kogoś, kto by tym prądem władał. Nie. Czyli fajnie by było, gdybym dostał jego maczugę tą. Dobra. Chodź, mogę go namierzyć stąd. No i zobaczmy, czy tu już strzelam. No, a teraz jest szybciej. Tak, jak wcześniej kiedyś do temu mówiłem, na prostego bossa jest sposób, dosłownie. Tak, to drugi boss, którego pokonamy z miliardowej ilości strzał. Nie w końcu. Czyli myślę, że pewnie masz 3000 życia, dlatego go tak tyle ubiję. Sobie nie zaraz cały łuk zużyje. Właśnie, Marty, kiedy lepszy łuk dostanę w tej grze? Zależy, czego szukasz. To jest, by strzelało... Szybko może. Łuk kompozytorowy. A. Możesz nawet teraz to być, ale to wymaga dużego skina. No, nie dużego, ale no wiesz, ogarnięcia. Wiem, na razie nie mogę pokonać Czarnego Rycerza jeszcze. Ile? Nie idź tam. To ja się domyślę, ciekawe co jest za tym rycerzem, za tym posągiem. Bardziej, pewnie coś bardziej morderczego. Jest, da mi się go zabić. Udało się wygrać. Zobaczmy, czy z niego dropnęło. Przedmiot B, demoniczny tytan. Tak, Mati miał rację. Dało się, co my tu mamy jakoś za bramę? Pewnie czy tam... Mati? To jest wyjście. Gdzie? Za tym panem. Za tym demonem? No. Hmm. Czyli przyszłość gry, jej. Dobra, czyli tam gdzieś się udamy, gdzieś w przyszłości. W razie wracamy do bezpiecznego miejsca, kim jest nasz kowal. Tak, musimy zrobić 20 tysięcy, jak wcześniej mówiłem. Zobaczmy, co jeszcze ma na on na innych piętrach. Tu jeszcze widziałem jakieś przejście do przodu. Właśnie tutaj. Dobra. Przejście do przodu do jakiejś wieży. Wow. Mati jakąś następną wieżę znalazłem. I takie potrójne wrota. O, jakiegoś tam pana widać. Co to jest? O, tykujesz? Rozmawia, jakiś taki klocek znalazł, takiego klocka. Rozmawiasz z takim wielkim rycerzem, który taki gruby rycerz, który siedzi na klocku? Przy bramie? Rozmawiam. On jest super postacią, kurde. On z tego co pamiętam ma skórę imprezowa Katarina. Wybacz, co myśli. Jestem Singlin z Katariny. Doszedłem do ściany, a raczej do bramy, nie chcę ustąpić. On się przykrył. Tylko w terapotach, co się stało? Czy jest zamknięte? Tak, pewnie się domyślam, co mu się stało. Przyrósł pewnie do dźwigni, która tą bramę otwiera. Nie, to aż takie głupie nie jest. Dobra, idziemy dalej. Co my mamy następne piętrze? Ty ciekawe, co mamy na szczycie tej wieży?
Tak, tu mam, mam ognisko, jest git, mam ogólnie tych dusz. Ja w ogóle daję jedna taka duża dusza, którą mamy, nie mało. Dusza zginionego, nieumarłego. Jeśli użyjemy przedmiotu, ile to daje? Taka dusza daje 400, bardzo mało, więc je możemy całe zużyć. A ta? 200, naprawdę? Tak mało daje? Super, tak mało daje, że hej. Dobra. Co jeszcze mamy? Jakieś inne dusze? Dusza nieznanego żołnierza. Dusza nieznanego żołnierza. Myśmy użyjemy tej, może to dalej przynajmniej 1000. Tak jest, dalej nam akurat 1000. No, nie chcę przy ognisku, co mi cały czas do ogniska siedzi. Chciałbym się ogniska, że hej. Weźmy te dusze, trochę zużyjmy, mamy ich naprawdę sporo. Tutaj dusza nieznanego żołnierza. Tutaj 800, tu mamy, nam brakuje jeszcze 8000. Mamy sporo dusz, więc je możemy zużyć akurat w tej chwili. Jeszcze ich zostało, trochę ich jeszcze zostało. Ok, będziemy mieli 14 tysięcy. Wszystkie zużyjemy. Dobra, 13. Teraz pójdziemy jeszcze trochę potworków na górze pobić. Teraz powinniśmy zdobyć za wszystkich Balduinów. Tak, najbardziej wydajne oczywiście 200 młodych, gratulacje. Dobra, jest, jest git. Wracamy na dół. Wychyli nam mniej więcej 6-200. A do tej skowa, dobra, jak się wystraszyłem, to do góry mam iść. Dobra, zobaczmy, co jeszcze na tej, na górze tej wieży jest. Jakie koszmarności się na górze tej wieży kryją. Złe człowieczeństwo. Złe człowieczeństwo. Uda się na górę dojść? Nie, schody są zawalone na górę. Powodzenia. Ważne skrzydła. Ważne skrzydło. Dobra. Potrzebujesz głowę. Oczywiście potrzebuję głowy. Ciekawe, ile już ten odcinek trwa. A ty jak myślisz, czy dużo już nagle, dużo już trwa to, czy nie? Trochę już trwa. Czekaj. Zdobędę ten super też. Od tej strony jeszcze ani razu nie walczyłem na słowie. Dobra. Szybko trzeba zdobyć dużo monet. Więc przybijemy wszystkich. W szybkim czasie. Jeszcze 6000. Dobra, tutaj teraz Balduini. Teraz dostaje się 100 za sztukę, więc jesteście najlepsi. Więcej chyba jest, 200 się was dostaje. Chodź Balduin. Właśnie, możemy też wybrać naszą halabardę plus 5, no zapomniałem o niej. Teraz byśmy ją próbować. Ślicznie. Dobra, bierzemy naszą halabardę. Halabarda plus 5, kargulcowa halabarda plus 5, 172 obrażeń, to jest lepsze chyba już niż nasz miecz. Dobra, halabarda, Hoxrox. 137, tak. Hita pada, haha. Gratulacje, jesteśmy epicy. Dobra. Czy możemy mięśniaków na górze zabić? Ale na razie ich zagadujemy. Tutaj też mamy kolejnego. Tak, Balduin. Haha, na hita. Ciszy. Przyleciało, bo teraz kiedy mamy rukawice znowu. Dobra.
Być może mam pomysł taki, bo to zbyt długo zajmie. To właśnie, jeśli chodzi o tą farmienie, to się tym zajmie poza odcinkiem. To byłby koniec. Do zobaczenia w następnym. I pozdrawiam. Szogorat.